Do małej szklarni i małego tunelu wstawiamy jeden ul z trzmielami do zapylania. Zakładamy, że trzmiele z tego ula będą zapylały mniej więcej od 1000 do 1500 m2. Duże szklarnie powinny być zaopatrzone w jeden ul na 2500 m2. Nowe ule dostawiamy w odstępach tygodniowych. Jeśli mamy do czynienia z uprawami odmian gronowych, powinniśmy przyjąć 2 ule na hektar na tydzień. W uprawach sadowniczych dedykujemy od 4 do 8 pojedynczych kolonii na hektar, czyli 1 do 2 uli zespolonych. Po 8 kolonii trzmieli do zapylania sięgamy, gdy pogoda jest kapryśna. Więcej kolonii wstawiamy do sadu również, gdy okres kwitnienia jest krótki, ale intensywny. Do niewielkich przydomowych szklarni czy sadów wstawiamy jedną kolonię. Po więcej powodów, dla których warto stosować trzmiele, zapraszamy na www.agrokonsult.pl.